Ale ja sobie przypomniałem, a dziś zagrałem w grę, w którą miałem spory znak zapytania. Nigdzie nie widziałem, widziałem tylko ją na Steamie, mi się wyświetliła na przecie i mówię: ej, ona jest zarąbista. I ją kupiłem. Przekonały mnie same screenshoty, gra się nazywa From Space. Nie wiem totalnie, o co tu chodzi. A jest to produkcja Curve Games. A Curve Games chyba też było przy Human Fall Flat, albo jakichś innych grach, nie pamiętam. Ale to... trochę jak Subnautica, nie? O! Okej. Okej. O, jakie fajne! To wygląda coś na zasadzie Brawl Stars, których nie lubiłem, nigdy nie grałem. Więc no, ciekawie. Więc dobra. Klikamy nowa gra. O! Czeka będzie otwarta i każdy będzie mu. Nie, chyba. Albo tak. Tylko za Yomi. Boże, dobra, sorry. Ja się tutaj zawieszam czasem. Dobra, From Space. Nie ma tej grze nic. Jestem właśnie tego ciekaw. 1986. Olbrzymi meteor z kształtu uderzył w ziemię. Co? Z kształtu. Ale ładnie to wygląda. Nie, czujesz jak początek Subnautiki, nie? A zanim przybyli najeźdźcy z kosmosu. Ale co robicie, to wygląda. To jak Ninjago sezon 16. Niszczyli wszystko na swojej drodze. Sad. Ale to zarąbiste jest. Żeby przywłaszczyć kryształy sobie. O! Kryształy nieskończoności! Jesteś ostatnią nadzieją ludzkości. Ja i moja ekipa. Fajnie to wygląda, ciekawie. Jeśli chcecie więcej From Space'a, no to oczywiście łapki w górę. Dobra, dobra. Mam dużo postaci. Dobra, wybierzmy ją. What? Co to jest? Jak to jest fajne sterowanie! You spin me right, ale co? Ale to jest fajne. Zawodowca, dobra. Ale to jest fajne! Siema, ziomo! Dobra. Ale to jest fajne! O, kurwa! Wow! Ale to jest dzikie i fajne! Gry mi się podobają. Dobra, mam nic za to. Idę. To jest dziwne sterowanie, ale da się przyzwyczaić. A, halo? Łatwo. Nie mogę z tego. Wow!
teraz? Dobra. Prowadzimy się sami. Helka. Dobra. Okej. Jestem ciekaw, jak to będzie działało. Na jakiej zasadzie? Czy tak to jest Minecraft Dungeons? Ale nie Minecraft Dungeons. Siema, dobra. Dobra, stary, idę tu. Czy tu Maciuś? Mel. Myślałem, że przy tym Maciek. Dobra, weźmy sobie to. Weźmy to sobie. O, mogę zaprosić kogoś, dobrze. Nikt jeszcze tej gry nie ma. Shift. Halo. Najgorszego stopnia. Ej, fajna jest ta gra. Wow, masz. Dobra, bierz mi tę amunicję. Dobra, zbieram coś od granat. Wow, wywalaj. Wywalaj. Wywalajcie. Albo. Wow, masz. Łatwo! To jest też nowa gra, ona wyszła w tym roku chyba, w 2023 właśnie. Ale nie, polecam wam serio sobie kupić, pobrać, pograć. Bo w serio, jak też widzicie, mi się bardzo podoba. Ja w to sobie będę grał. Taka przyjemna, fajna gra. Tam ktoś jest, tam coś strzela, coś tam. Jest coś, jakiś bot się ma. Święty Mikołaj tam jest, dobra. Musimy tu przejść, żeby tu przejść, to musimy gdzieś tu iść. Zostawcie! Oj, dobra, promilu. To było niebezpieczne, promilu. Mogę się leczyć. This a key. I need this key. Co ja tu rzuciłem? Billy Bob. Bill trochę mi przypomina tego z Pennywise'a. Albo Bill też mi przypomina z Left 4 Dead'a. Był tam Bill. I była mapa poświęcenie Billa. Pamiętam. O kurde. Billa. Wait. A tu robię jedną rzecz. Dobra. Już to. Jep.
Wow, ej, ty miałeś nie żyć. Dobra. Kup energii, dobra. Coś tu mi każą iść. Siema, dobra, dobra. A to co mam zrobić? Give me. Trochę się boję, trochę się sram, że mi tu jakiś boss wywali zaraz. Co tu jest? Wow! Ej, tego się nie spodziewałem. Halo? Wow, są małe i duże. Duże i małe. Może tak to powinienem powiedzieć. Dobra. Wow. A to jest dobre. Zostanie ukończone. Da. Do widzenia, w następnym odcinku sobie przejdziemy dalej. Jeśli chcecie drugi odcinek z From Space'a, bo to był taki pierwszy krótki odcinek, zostawiacie łapkę w górę oraz piszcie w komentarzach. Do zobaczenia, no i sorry, że taki dłuższy, krótszy odcinek, no ale jednak jakby co, to pierwsza gra, nie? Wyjdź. Tak, no i do zobaczenia. Eluwina.